Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogodę w ciągu tej najbliższej doby zacznie kształtować rozległy układ niskiego ciśnienia oraz aktywne fronty atmosferyczne. Ta nadchodząca noc w całym kraju z przewagą chmur, z opadami śniegu i śniegu z deszczem, głównie w centrum, na północy i w zachodniej części Polski. Natomiast te opady będą występowały głównie w pierwszej części nocy, w drugiej niebo już powinno być nieco spokojniejsze. Noc mroźna, na termometrach od 0 do minus 1 stopnia na zachodzie, tam będzie najcieplej, od minus 2 do minus 6 stopni w centrum, do minus 11 stopni na wschodzie, tutaj będzie zdecydowanie najchłodniej i cały czas bardzo niska temperatura w górach, w Zakopanem około minus 10 stopni, ale lokalnie będzie jeszcze chłodniej. Jutro pogodę niestety zdominuje układ niskiego ciśnienia, a wraz z nim niskie chmury warstwowe stratus, które zwłaszcza w tej pierwszej części dnia będą szczelnie przysłaniać niebo. Dopiero druga część dnia przyniesie nam niewielkie przyjaśnienia, głównie we wschodniej części Polski. Na termometrach jutro od 0 do minus 1 stopnia na przeważającym obszarze. Najchłodniej będzie na wschodzie, tutaj do minus 6 stopni. Noc na Kujawach i na Pomorzu także z przewagą chmur i z opadami śniegu. Na termometrach w nocy od 0 do nawet minus 7 stopni w Brodnicy, choć lokalnie będzie na pewno jeszcze mroźniej. Jutro do południa więcej chmur w regionie. Opadów śniegu już nie przewidujemy, natomiast druga część dnia przyniesie niewielkie przejaśnienia. Na termometrach jutro od 0 do minus 1 minus 2 stopni, natomiast najchłodniej w Brodnicy tutaj około minus 4 stopni. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1014 hektopaskali. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.